Witam, zapraszam na prezentację roweru crossowego Cube Tonopah CLS w rozmiarze 58. Cube to solidna niemiecka marka produkująca chyba wszystkie rodzaje rowerów. W swoich rękach miałem już parę ich modeli. Linki do nich i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. I nie mogę o nich powiedzieć złego słowa. Ramy Cube'a są solidne, sztywne, a dzięki odpowiedniemu cieniowaniu też dość lekkie. W tym przypadku bardzo duża rama w rozmiarze 58 z napędem XT3x10 waży zaledwie 12,5 kg. Nie będę ukrywał, że udało mi się osiągnąć taką wagę, zmieniając seryjne, okropnie ciężkie szwalby Smart Samy na super szybkie i lekkie Michelin Power 40, które moim zdaniem mają najlepszy stosunek jakości i odporności do ceny. A wiem to dzięki tej stronie testującej opony, którą serdecznie Wam polecam. Można się z niej dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy. W rowerze dla zwiększenia wygody założyłem kierownicę Pro X, czyli Zoom, o wzniosie 30 mm i bardzo wygodne chwyty Ergon GA3. Reszta sprzętu to mieszanka grup Shimano XT i Deore. Solidne siodełko Specialized Hench na prętach Chromo jest przykręcone do cieniowanej sztycy Smika wykonanej z aluminium 7075. Za komfort podróżowania odpowiada powietrzny amortyzator SR Santor z blokadą na kierownicy i skokiem 63 mm. Wszystkim osobom chcącym jeździć troszkę szybciej niż rowerem górskim, które raczej nie zapuszczają się w ciężki teren, serdecznie polecam właśnie takie rowery crossowe i fitness. Możecie znaleźć używane egzemplarze w ładnym stanie już od 2000 zł. Pamiętajcie tylko o paru rzeczach. Jeśli chcecie mieć trochę wygodniej, ważne, żeby rower miał powietrzny amortyzator lub karbonowy widelec, korbę ze zintegrowaną osią i osprzęt Shimano, do którego najłatwiej znaleźć części. Jeśli te punkty będą spełnione i kupicie rower w przyzwoitym stanie, to przy drobnych modyfikacjach powinniście cieszyć się solidnym, komfortowym i wytrzymałym sprzętem przez wiele lat. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!